Witam Was cieplutko już w filmie z domu. Tutaj zaraz Wam powiem, co się tłucze tak obok mnie. Witam Was w filmie z domu. Już te vlogi wakacyjne się skończyły, znaczy wakacyjne, te weekendowe z naszego morza. I słuchajcie, jest dzisiaj niedziela. Ja nagrywam dalej Łukasza telefonem, bo jak oglądaliście, to wiecie, dlaczego nagrywam Łukasza telefonem. A obok mnie się tłucze Łukasz właśnie, bo trwa tutaj naprawa. Próbował naprawić ten obiektyw, wiecie, rozkręcił go i tego, ale mówisz, że nie? No nie wiem, prawdopodobnie nie. Prawdopodobnie nie. Więc ja dalej bez kamery, bez obiektywu, bez aparatu, tylko i wyłącznie Łukasza telefon. Znaczy mam też twój telefon oczywiście, ale moim nawet nie próbuję nagrywać, bo to po prostu będzie na pewno żenada. Szczególnie w domu, może na dworze jeszcze by dało radę, ale w domu no nie. Jest za ciemno. I co? Nie myślałem, że to jest tak skomplikowana technologia. Czyli no, jest strasznie, jakieś trybiki, jakieś pierdy. Zaraz Wam pokażę Wam tak z ciekawości. Zobaczcie, jak to wygląda. Tu jakiś ten, tu ten, ta soczewka, tak? No, tu jedna z kilku. Jakiś, aha, jedna z kilku. Tu jakiś robak. Tu jest całe bebechy. No, ogólnie wszystko Łukasz rozkręcił i... I to lata. To jest chyba automatyczna stabilizacja i to jest największy problem. Aha, no właśnie. Będę musiał do tego dojść jeszcze. O, tu jeszcze coś Łukasz ściąga. No, ogólnie masakra. Przepraszam za syf. Tutaj Łukasz, proszę, w jakich warunkach pracuję? W jakich? Nakruszone. To są z wacika. Aha. Także taka sytuacja, jak widzicie. Ja jestem w... co? Kocie włosy muszą być wszędzie, nawet wewnątrz obiektywu. Kocie włosy są w środku nawet, tam gdzie były skręcone. A piasku nie wysypałeś? Piasek też jest. Bo tam kupa piachu była, słuchajcie, po dwóch razach nad morzem była kupa piachu. Ja w rozpuszczonych włosach, bo oczywiście kask jest. Kask musi być. Farbowałam się w piątek. W piątek się farbowałam, no i oczywiście zrobiłam sobie kask. Zmieniłam farbę, farbowałam się olią tym razem, bo jest deep black, taka głęboka czerń i powiem Wam, że bardzo mi się ta czerń podoba, więc chyba zostanę przy tej olii właśnie takiej bardzo głębokiej czerni. Także to, jeszcze dzisiaj będę myła trzeci raz głowę albo czwarty nawet. Nie patrzcie na paznokcie, bo matko boska, czym ja Wam macham, zaraz będę siadać robić sobie coś. Słoneczko wyszło, o proszę, jak ładnie tam się rzuciło na ścianę. I tak, chciałam tylko takiego krótkiego vloga, słuchajcie, z update'em, że no dalej nie mam tej kamery, ale skorzystałam z tego, że Łukasz jest dzisiaj w domu i mogę nagrać mu coś jego telefonem. Także tak. Coś chciałam jeszcze powiedzieć, ale zapomniałam, że farbowałam się. Aha, no i że to, że tak. Wczoraj była sobota, dzisiaj niedziela, ja nagrywam dzisiaj. Słuchajcie, z piątku na sobotę o godzinie 3:30 w nocy obudził mnie taki ból zęba, że sobie nie wyobrażacie. I ten ból od godziny 3:30 nad ranem trwał do 6:15, jak Łukasz wyszedł do pracy. Do 6:15 trwał ból. Najadłam się tylu tabletek i tylu wypiłam saszetek jakichś przeciwbólowych i zrobiłam takiego miksa, że ja Wam nawet nie będę opowiadać, bo to nie jest na pewno do publicznego opowiadania, co ja to narobiłam. Zdecydowanie. No, w każdym bądź razie nażarłam się tych lek, ale wiecie, jak to ząb boli, no jecie wszystko, co jest pod ręką. No i tak jadłam wszystko, co jest. No i słuchajcie, co nic mi nie pomogło. W końcu Łukasz mówi, że jeszcze był gdzieś ketonal, ale żebym nie brała, bo już tyle wzięłam. Wzięłam ten ketonal, bo nie dało. No myślałam, że po prostu włosy sobie wyrwę. To jest prawdopodobnie ósemka. Słuchajcie, wiecie, jak boli ósemka. Kto ma ósemki, to wie, jak bolą. Wow, bardzo tu jest. Dobrze. I słuchajcie, ja się tu wczuwam, a ty mi przeżywasz aparat. Poczekaj, bo ja już mnie ząb zaczął boleć, jak o tym zaczęłam mówić. Dobre. Muszę szybko kończyć, bo ten... I co mówiłam? Aha, no i że wzięłam ten ketonal i słuchajcie, dopiero po ketonalu mi przeszło. Po ketonalu przeszło mi w 20 minut. Dosłownie, słuchajcie, w 20 minut i to było na takiej zasadzie, że ja siedzę, po prostu twarz sobie miażdżę z bólu i za chwilę wszystko odeszło. W sekundę. W sekundę. No i dzięki Bogu tak do dzisiaj mnie trzyma. To wziąłam wczoraj o tej 6 rano ten ketonal. Włosy ten ketonal. No nie wiem, przeszło. Doba. No, do dzisiaj mnie trzyma, półtorej nawet już prawie. Jest, jak mi ręka boli od tego aparatu, strasznie ciężki i wygodny. Nie, ciężki i duży. Ciężki i wygodny. Jeszcze, to jeszcze ten miks chyba. No, a słuchajcie, co ja chciałam powiedzieć, to nie miksujcie tak tabletek, bo ja się tak zatrułam, że po prostu rano już mi było niedobrze. Potem ja się zdrzemnęłam, pospałam w zasadzie tak do 12.
I cały dzień po prostu taki ból brzucha. Nie wychodziłam z toalety praktycznie. Tak się zatrułam, że to jest jakiś dramat. Także nie róbcie tak, nie miksujcie tabletek. Ale jak boli ząb, to ja wiem, że i tak weźmiecie wszystko, co wam kto da, żeby tylko przestało boleć. Dzisiaj odpukać tego. No, jutro idę do pracy, więc Łukasz zadzwoni mi do dwóch przychodni. Może uda się tylko do jednej, może już w pierwszej mnie przyjmą, bo okazuje się, że wcale to nie jest takie łatwe pójść tutaj do dentysty. Ponieważ 90% nie przyjmuje już nowych pacjentów na NHS. Koniecznie muszę iść na NHS, bo na NHS mój ząb będzie kosztował mi 65 funtów, bez NHS będzie mi kosztował 250. Także droga to jest impreza tutaj, bardzo. Więc bardziej się chyba już opłaca do Polski polecieć i zrobić tego zęba. No, ale jutro Łukasz spróbuje, może już pierwsza przychodnia mnie przyjmie. Jak nie, no to mamy dwie i być może się uda. Zobaczymy, trzymajcie kciuki. W każdym razie, jak wy to już będziecie oglądać, to już będę po wszystkim. Mam nadzieję. Mam nadzieję, oby. Łukasz tam się bawi dalej tym aparatem. A ja, słuchajcie, sobie zrobię te paznokcie w końcu, bo tragedia. Tak mi się pozdzierały te końcówki wczoraj. W sumie nie wiem, nic nie robiłam, a wczoraj te końcówki takie ten. I wiecie, co sobie zrobiłam? Cały czas używam. To chyba będzie pierwszy lakier. Nie wiem, jak wam mam pokazać, żebyście nie widzieli tych moich pazurów strasznych teraz. Jakoś tak, nie wiem. Słuchajcie, ten Essie z Essie, lakier z Essie, on ma kolor Ballet Slippers. To jest ten, który używa królowa angielska. Odpowiedni chyba. Odpowiedni, tak. I słuchajcie, zobaczcie, ile go jest. Na pewno widzicie nad pierwszą literką S. To będzie chyba pierwszy lakier mój w życiu, który ja wykończę cały. Jest świetny, jest taki delikatny, różowy, taki mleczny. Piękny kolor na co dzień, bardzo go lubię używać. I co ja używam jeszcze przed nałożeniem lakieru, żeby mi się dłużej trzymał, to jest, słuchajcie, tutaj mam akurat z Number 7, bo tylko w tej firmie znalazłam. Cleanse and Prime, to jest taki ten odtłuszczacz. Odtłuszczacz do paznokci. Ja go używałam, jak kleiłam sobie paznokcie, jak sobie naklejałam tam parę razy. Tipsy, ale używam go też pod lakier do paznokci normalny, bo się dużo dłużej lakier trzyma. No i o, wywaliłam. Jest naprawdę jakaś upośledzona po tych tabletkach jeszcze. No i tu mam ten zmywacz jakiś tam, wiecie, z funciaka, taki zwykły z acetonem chyba, tak? Bo to ja chciałam z acetonem. Tak, to mi ten z acetonem został. No. To, waciki, tu telefon, coś tam sobie. O, booking. Coś tam sobie przy okazji włączę. I skończone. I właśnie tak wygląda ten kolor. Nie wiem, jak będzie pokazany, bo to wiecie, jak to w kamerze, ale. Powinien być ok. Tutaj już mi się coś dziubło. Ja to zawsze, wiecie, pomaluję paznokcie, potem wszystko zaczynam robić i zawsze takie podziubane te paznokcie już od początku. O, tu już w ogóle mi się zepsuł jeden. I ja ten pierwszy, o ten. Ale dobra, ale bardzo lubię, naprawdę bardzo wam polecam ten lakier. Jeżeli będziecie chciały sobie jakiś kupić właśnie z Essie, to polecam wam ten, bo jest tak codzienny i tak ładny, że naprawdę warto, warto. Łukasz tutaj dalej walczy, ale to już wiecie, bardziej taka zabawa. A ja zrobiłam te paznokcie i teraz nie wiem, co będę robić. Będę siedzieć i się patrzeć w ścianę. Nie, słuchajcie, coś tam sobie włączę na telewizorze. Właśnie miałam ochotę obejrzeć jakiś film, ale zapomniałam jaki. Wczoraj tak o tym myślałam, żeby włączyć, żeby obejrzeć i nie wiem. Nie wiem, więc nie wiem. Ale coś tam sobie pewnie włączę, dopiję jeszcze kawę, chociaż powiem wam, że zaczęłam pić tą kawę i zaczął mnie boleć. Nie wiem, jaką złapać telefon. I zaczął mnie boleć ząb, więc chyba mamy przyczynę dzisiejszego bólu, chyba ciśnienie jakieś, wiecie. I to muszę jeszcze umyć później głowę, żeby zmyć ten kask tak w miarę bardziej niż teraz. No bo jutro będę szła w związanych włosach do pracy, więc o, proszę, kask jest. Ale to nic. Ale to nic. Dobra, idę coś obejrzeć. I tak, włączę sobie coś w telewizorze, bo Łukasz to dłubie, więc niech dłubie. I wybór padł, słuchajcie, na Madagaskar. Także oglądam Madagaskar. I przyszłam się z wami pożegnać, bo zrobił się już wieczór, tam w tle jeszcze leci telewizor, bo ogólnie, słuchajcie, skończyło się na tym, że cały dzień był taki filmowy. Oglądaliśmy cały dzień, dosłownie cały dzień jakieś filmy po kolei. Także zaczęło się na tym Madagaskarze, skończyło się na jakichś przeróżnych filmach. My oglądamy, słuchajcie, na CDA, mam wykupioną tą wersję premium i to jest super, słuchajcie, bo tam jest tyle filmów, że po prostu no, nie jesteście w stanie tego obejrzeć wszystkiego. No, my już tutaj mamy zapaloną lampeczkę, odbija się w brudnym lustrze.
No i tak jak mówię, już wieczór, jest godzina w 8:30, także ja idę się kąpać, no i już tak będę się szykować do spania, bo niestety jutro do pracy. Jeśli chodzi o aparat, no to nie jest naprawiony i nie udało się naprawić tego obiektywu, także jestem bez w dalszym ciągu, także w sumie po to nagrałam też tego vloga, żeby Wam dać taki update, że jestem bez aparatu non-stop. To jeśli chodzi o ząbka, to ćmi mnie, tak troszkę mnie pobolewa, no ale zobaczymy, jak to jutro się uda załatwić. Także tyle z update'u. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie. Mam nadzieję, że może już normalną jakością i kamerą zobaczymy. Pa!